Lalka jest dla mnie przedmiotem, z którego korzystam w pracy. Niemniej jednak to, z czym się wiąże cała aranżacja teatru lalkowego i tworzenie teatru właśnie poprzez formę, to jest już zupełnie jakby inna jakość. Nieważne, czy bierzesz lalkę, czy bierzesz stół, czy bierzesz krzesło, czy bierzesz świeczkę, czy bierzesz kawałek materiału. Forma, którą pracujesz, jest wartością. W nią tchniesz życie, ruch, dźwięk. Dzięki temu powstaje nowa jakość. I teatr lalek daje dużo, dużo takich możliwości, których nie daje teatr dramatyczny. I jakby to jest największa wartość tej naszej pracy i tego, co tworzymy. Tak jak powiedział Craig, który opisał teorię nad marionety, lalka jest dużo bogatsza niż człowiek. Człowiek ma ograniczenia, a lalka ich nie posiada. Jedynym ograniczeniem jest to, że potrzebuje animatora, który daje jej życie. Na początku, jak się uczyliśmy z nimi grać, to trochę było ciężko się nauczyć, żeby ta lalka jakoś wyglądała, jak się nią poruszać. Myśmy się z nią zjednoczyli, szczególnie to było ciężkie. Ale teraz, jak już tak w zasadzie w miarę się nauczyliśmy, bo też nie jesteśmy za bardzo w tym doświadczeni, bo to dopiero nasze początki, no to lalka bardziej pomaga niż przeszkadza, bo kiedy chcemy coś wyrazić, to łatwiej wyrazić to lalką jakoś tam. Zaczęło się od zwykłego odgłoszenia i tak od kolejnego spektaklu do następnego powstała naprawdę fantastyczna przygoda, która trwa do dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie trwała jeszcze bardzo wiele czasu. A czym są dla mnie lalki? No więc lalki są pewną formą wyrażania siebie, ponieważ tak jak ludzkie ciało ma bardzo dużo ograniczeń, lalki nie mają żadnych i można nim pokazać dosłownie wszystko. Dla mnie to jest całe moje życie, dlatego że ja lalkami, teatralnymi lalkami zajmuję się od dziecka. Moja mama była lalkarką, była animatorem ruchu amatorskiego, lalkowego w Polsce. Ja sam jestem instruktorem teatrów lalkowych i od dziecka aktorem w teatrze mojej mamy. Stąd dla mnie to jest pół życia, które spędziłem więcej. 90% mojego życia spędziłem na budowie, konstruowaniu, granie lalkami, reżyserowaniu. Dla mnie Puławy również są, jakby podchodzę do nich bardzo sentymentalnie, dlatego że to mama je tworzyła. Ja przez od dziecka jestem wychowankiem puławskich spotkań lalkarzy. Przyjeżdżałem tu z własnym teatrem, zdobywałem taką możliwość, uzyskałem, a nie było to proste. Przez pewien czas byłem członkiem i przewodniczącym Rady Konsultantów. Kawał życia. Takie niecodzienne dosyć właśnie, że teatr, że młodzi ludzie lubią teatr. Poza tym właśnie jest taka atmosfera, takie oderwanie się trochę od tych wszystkich takich rzeczy, którymi się teraz młodzi ludzie zajmują i zajęcie się sztuką. Lalki to pewien magiczny świat pewnych wartości, doznań, nawet rzeczy, które są zastrzeżone tylko dla lalek, bo nawet aktorzy zawodowi, prawda, czy to są filmy fabularne, prawda, czy to deski tych prawdziwych teatrów, niejednokrotnie nie są w stanie oddać tych wrażeń, które towarzyszą teatrom lalkowym. Semafor Muzeum Animacji. To jest takie miejsce, w którym gromadzimy i udostępniamy, no oczywiście, do oglądania to, co służy do stworzenia filmu animowanego, przede wszystkim lalkowego. Czyli to są głównie lalki, to są scenografie, różne rekwizyty. I to jest taki temat, który w jakiś sposób łączy się z teatrem lalkowym, bo tutaj przedmiotem pracy, czy materią pracy jest lalka. Te lalki oczywiście są różne, one zupełnie inaczej działają, mają nieco inne środki wyrazu, ale zasadniczo co do tematu są to lalki. I Muzeum Animacji już od jakiegoś czasu próbuje troszkę tą materię filmową, czyli filmowej, lalkowej animacji wprowadzać gdzieś w takie konfrontacje z lalką teatralną. No i jakby puławskie spotkania lalkarzy są takim kolejnym przystankiem. Od 1962 roku spotkania lalkarzy odbywały się w większości w Puławach. Tylko jeden raz w 1973 roku puławskie spotkania lalkarzy w ogóle się nie odbyły. I to był jedyny moment, kiedy one nie istniały. Odbywały się również we Włodawie, w Lublinie. A jednak wracamy do tych Puław i po latach realizujemy te puławskie spotkania znowu tutaj.
46 spotkania, no, wydaje mi się, że ludzie ciągle tu wracają. Mamy zespoły, które takie jak Muchomor, pani Grażyny Idzik, które występują tutaj od 81 roku i co roku przygotowują nowe spektakle. Są również zespoły, które są po raz pierwszy. Wydaje mi się, że atmosfera, która panuje tutaj na Puławach, program bardzo atrakcyjny w tym roku, ponieważ mamy trzy zawodowe teatry lalkowe, dzięki którym można bardzo dużo się nauczyć. Mamy świetnych konsultantów w Radzie z bardzo dobrymi warsztatami metodycznymi i myślę, że jakby te wszystkie elementy, które wpływają, są w programie, wpływają na jakość i na to, że ci ludzie tutaj przyjeżdżają. Chcą być i ponownie wracają. Pierwszy raz jesteśmy na właśnie przeglądzie z lalkami. Tak to zazwyczaj zwykłe przedstawienia wystawialiśmy i to dla nas takie duże doświadczenie, też zarazem takie, no nie wiem, tak na przyszłość może coś się uda więcej zrobić z tymi lalkami. Występuję w spektaklu lalkowym, także dla mnie moja postać jest bardzo bliska. Mogę przez nią pokazać niektóre cechy ludzkie, jakie istnieją w życiu. Postacie ludzi i ich zachowania. Moja postać jest bardzo wybuchowa, można powiedzieć, i nie zgadza się z niektórymi stwierdzeniami ludzkimi, tak jak w życiu to często bywa. Cały czas jakby dla zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jak i młodszych i starszych wzięcie jakiegoś przedmiotu, ożywienie go, animowanie jest po prostu cudowne. I dopóki ludzie będą się bawić lalkami i od dziecka, myślę, że teatr lalkowy ma sens. Myślę również, że teatr lalkowy w tej chwili w jakiś sposób przeżywający duży kryzys, dlatego że tych teatrów, choćby w województwie lubelskim jeszcze 30 lat temu było ponad 120, teatr lalkowy ma dużo jeszcze do powiedzenia. Natomiast jest ogromna konkurencja. Znaczy tak, ja jestem na spotkaniu po raz pierwszy, także dopiero poznaję fenomen tych spotkań, ale myślę, że chodzi o to, że tak, że jest bardzo przyjazna atmosfera. Naprawdę, wszystkie zespoły, jest jakaś fajna integracja, wszyscy się do siebie uśmiechamy, śmiejemy, razem gramy w różne zabawy. Jak my jeździmy na różne tam przeglądy i tak dalej, to jest tylko coś takiego, że chodzimy, oglądamy spektakle i siedzimy w tym miejscu, gdzie nocujemy. A tutaj właśnie jest tak, że mamy dużo atrakcji. Na przykład teraz robimy tego Smoka Wielkiego. Wczoraj był bal lalkarza i jutro jest jeszcze ognisko. Także cały czas coś się dzieje. Nagrodą za te wszystkie, powiedzmy, jakieś wysiłki organizacyjne jest radość uczestników i, no i moja własna, bo ja jestem fanem tych spotkań i bardzo się cieszę, że mam zaszczyt organizować je i zapraszać tutaj zaprzyjaźnione teatry, zaprzyjaźnionych ludzi, dla których lalki stały się pasją i esencją życia.